Odetchnij spokojem co dziś dobrego. Audycja eksperymentalna, w której dziś będziemy mówili o czterech wilarach szacunku. Dzień dobry, namaste, cześć. dobry dusze rodzaju żeńskiego, męskiego i dziecięcego. Witam Was w kolejnej audycji eksperymentalnej. Przypominam, że przynajmniej na okres września zmieniamy nieco częstotliwość pojawiania się audycji eksperymentalnych. Będziemy się widywali we wtorki i w czwartki. A w weekendy dodatkowo będą się ukazywały inne, bardziej rozbudowane albo o innym charakterze, jak audycja eksperymentalna, materiały. Dzisiaj będziemy rozmawiali o czterech filarach szacunku, ale zanim przejdziemy do tego intrygującego tematu, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Jak wiecie, mecenasami tego kanału są subskrypcja, kliknięcie dzwoneczka, polubienie, komentarz, udostępnienie i obejrzenie kolejnego filmu. Tu nade mną pojawiają się propozycje innych filmów. Sięgajcie do nich. Tak naprawdę, wychodząc poza to żartobliwe stwierdzenie, mecenasami tego kanału jesteście Wy. Wasza tutaj obecność i wasza aktywność, za którą bardzo dziękuję i zapraszam do tego, żeby było jej jak najwięcej. Przechodzimy do czterech, filarach szacunku, do czterech filarów szacunku i w tych rozważaniach będzie nam towarzyszył. Hal Urban z książeczki 20 najważniejszych lekcji życiowych prawd. Nie gruba to książka wydana już przed lat, ale pełna życiowych mądrości, szalenie inspirująca. Ken Blanchard na okładce tej pisze, książki pisze. Książka Urbana to klasyka gatunku z mądrym, ponadczasowym przesłaniem. Powinna znaleźć się w każdym domu. Podzielam to zdanie i spójrzmy, co proponuje, jeśli chodzi o szacunek HAL Urban i w jaki sposób moglibyśmy to dodatkowo skomentować i rozwinąć w ramach naszych rozważań. HAL Urban pisze w rozdziale cztery filary szacunku następujące słowa. Szacunek to pojęcie równie stare jak samo życie, ale nie jestem osobniony w przekonaniu, że w ciągu ostatnich 20 lat w naszym społeczeństwie uległo ono znacznej dewaluacji. Socjologowie twierdzą, że przyczyną takiego stanu jest fakt, Iż staliśmy się zbyt skupieni na sobie. Interesuje nas przede wszystkim to, co dotyczy nas samych. Gonimy za osobistym sukcesem, nie mamy czasu na liczenie się z innymi w takim stopniu, w jakim kiedyś było to na porządku dziennym. Dzisiaj taki wzgląd na innych należy do wyjątków. Mimo wszystko szacunek to wciąż najważniejsza cecha, jaką człowiek może posiadać, i zawsze będzie ona głównym źródłem, z którego wypływa w życiu to, co dobre. Ciekawe, to słowa napisane kilkadziesiąt lat temu i pytanie, czy one są tylko takim tradycyjnym narzekaniem starszego pokolenia na młodsze pokolenie i mówieniem o tym, o, kiedyś to było inaczej, kiedyś było lepiej, czy coś rzeczywiście jest na rzeczy, czy to nie jest tak, że doświadczamy coraz większego. Pogłębiania się tego braku szacunku, coraz większego skupienia na sobie i braku zainteresowania dobrem innych. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Być może ilość siwych włosów i lat wynikających z PESEL-u lokuje mnie w gronie tych, którzy byli uczeni szacunku i gdzieś. Myślę, że ten szacunek w pewnym sensie z mlekiem matki wysali. Chociaż daleki jestem od stwierdzeń, że wszyscy dzisiaj cechują się brakiem szacunku, że młode pokolenie czy młode pokolenia cechują się tym brakiem szacunku. Bardzo wiele zależy od tego, co wynosimy z domu, jaka jest atmosfera, jaki jest klimat, jak ludzie ze sobą rozmawiają czym przesiąkamy zgodnie z tą y, zasadą, czym skorupka za młodu. Y, poczytajmy dalej, co Hal Urban mówi o tych czterech filarach szacunku. Pierwszy z nich to obyczaje i maniery. Bez dobrych manier społeczeństwo ludzkie staje się nie do wytrzymania, tak y, pisał George Bernard Shaw. Nazwij to jak chcesz, grzecznością, szacunkiem, uprzejmością, życzliwością, względami, etykietą, troską, Nasze maniery i sposób bycia jest tym, czym jesteśmy. Zawsze będziemy postrzegani przez pryzmat tego, jak traktujemy innych, a to, jak traktujemy innych, zawsze będzie kluczowym czynnikiem decydującym o rozmiarze naszego życiowego sukcesu. Tomasz J. Peters i, Toma, i Robert Waterman w swojej słynnej książce Poszukiwanie dosko doskonałości w biznesie napisali, Traktuj ludzi jak dorosłych, traktuj ich jak partnerów, traktuj ich z godnością, traktuj ich z szacunkiem. To świetna rada dla, dla ludzi biznesu, ale też dla przeciętnego człowieka na każdy dzień życia. W historii świata nie było przypadku, by ktoś zbłądził podążając ścieżką uprzejmości i dobrych manier. Obyczaje i dobre maniery. Myślę, że jest tutaj jakaś taka granica przerostu formy nad treścią, ale rzeczywiście ta treść jest tutaj bardzo istotna. Szacunek wyrażony w obyczajach i w manierach to jest coś pewnie, czego widzimy coraz mniej. Coś, co kiedyś nazywało się stanowodnym słowem kinderstuba. Coś czego pewnie często nam we współczesnym świecie brakuje, ale tak naprawdę myślę, że to, co jest najistotniejsze w tych zachowaniach, w tych obyczajach, w tych manierach, to jest wyrażenie czegoś, co mamy głęboko w sobie. Że nie jest to tylko i wyłącznie hodowanie pustym formą, ale. Mm, Opowiadanie poprzez takie zachowania o czymś, co mamy w swoim wnętrzu, co jest dla nas naturalne. Czym żyjemy, jak myślimy, jakie mamy uczucia, emocje, jak patrzymy na świat i na innych ludzi. Druga z propozycji Hala Urbana, jeśli chodzi o te filary szacunku, to niezaskakująco język. Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. To fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Rzeczywiście mam takie głębokie przekonanie, że język bardzo mocno wyraża nasz szacunek, zarówno do samych siebie, jak i do tych, którzy są wokół nas, najbliższych, dalszych. Hal Urban pisze, jest praktycznie niemożliwe, by ukryć to, kim się jest. Nasze słowa ostatecznie ujawnią, co przechowujemy w sercu i myśle. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi, ale ilekroć otwieramy usta, mówimy coś o sobie. Król Salomon już kilka tysięcy lat temu napisał, że z ust mądrego człowieka wychodzą tylko słowa przyjemne, a głupców niszczą ich własne wargi. Każdy z nas powinien bliżej przyjrzeć się temu, co mówią o nim jego słowa. Mam takie przekonanie, że jesteśmy w stanie wyrazić wszystko, możemy rozmawiać o wszystkim, ale bardzo istotny jest dobór słów, których używamy, forma, język, który stosujemy, ale również i dobór czasu, właściwy moment, kiedy o danych sprawach rozmawiamy. Taki właściwy dobór czasu, znale znalezienie właściwego momentu, właściwego nastroju również u naszych rozmówców, żeby czasami o trudnych, bolesnych sprawach porozmawiać, jest jedną z takich umiejętności językowych, na który składa się zarówno zdolność posługiwania się językiem, używania określonych słów, ale również empatycznego, wczuwania się w rozmówce i um... Łagodzenia okoliczności, łagodzenia sposobu przekazywania trudnych rzeczy, które mamy do, do przekazania. Język, bardzo ważne narzędzie okazywania szacunku. W końcówce tego fragmentu Hal Urban pisze, Minęło sporo czasu, zanim przekonałem się, jak ważna jest, ważny jest uprzejmy język. Gdy zacząłem pracować nad doskonaleniem mojego własnego, zacząłem też zauważać, że ci, których najbardziej podziwiam, wciąż mówią tylko to, co pozytywne i przyjemne do słuchania. Dobrzy ludzie są dość wrażliwi, by z uwagą dobierać słowa. To, co wychodzi z naszych ust, rzeczywiście ujawnia, co kryje się w naszych sercach. Kolejna, kolejny z filarów, o którym mówi Hal Urban, to poszanowanie zasad. Gdy my, jako jednostki jesteśmy posłuszni zasadom, które kierują nas ku postępowaniu sprzyjającemu dobru społeczeństwa jako całości, wtedy w sposób pośredni wspieramy dążenie naszych bliźnich do szczęścia. To cytat z. Art Aristotelesa, który znalazł się w tej e, książce. I dalej Hal Urban mówi tak: Najważniejsze jest to, ile szacunku okazujemy innym i jak bardzo się z nimi liczymy. Przestrzeganie zasad oznacza, że chcemy grać fair, ale także, że życie będzie prostsze i bardziej spokojne. I w końcu to nieprawda, że zasady nie mają nic wspólnego z sukcesem. Ludzie sukcesu to ci, którzy okazują szacunek we wszystkich możliwych formach. Dla mnie szczególnie istotne jest tutaj wywiązywanie się z tego, na co się umówiliśmy. Takie wydialogowywanie zasad, ustalanie ich w konkretnych relacjach między konkretnymi ludźmi. Poza tymi zasadami, które są ustalone gdzieś na poziomie społecznym, z którymi w niektórych momentach możemy dyskutować, możemy się zastanawiać nad ich sensownością, możemy. Próbować na zasadach umowy społecznej te zasady zmieniać. Dla mnie taki bardzo istotny, osobisty, ważny wymiar zasad to jest to, co ustalamy między sobą, jakie słowo sobie dajemy, do czego się zobowiązujemy. I kolejny, ostatni już filar szacunku o którym pisze Hal Urban, to docenianie różnicy. Prawda nie staje się jasna, dopóki przyjmujemy, że każdy z nas, niezależnie od drugiego, jest centrum wszechświata. To z kolei cytat z Tomasa Mertona. To ciekawe z tym docenianiem różnic. Mam taki pogląd na to, w jaki sposób odbieramy rzeczywistość, jak doświadczamy tej rzeczywistości, że każdy z nas doświadcza jej w swój indywidualny, bardzo własny sposób. Jeśli chcemy mieć wspólną wizję rzeczywistości, powinniśmy. Dołożyć starań, włożyć pewien wysiłek w to, żeby sobie nawzajem wytłumaczyć, w, jak, w jaki sposób patrzymy na tą rzeczywistość, w jaki sposób ją dostrzegamy, i w pewnym sensie rozumieć i doceniać różnice, o których yy, yy, mówi tutaj yy, Hal Urban. To bardzo ważne, żeby nie zakładać, że jest jakaś jedna zdefiniowana obiektywnie obowiązująca wizja rzeczywistości i najlepiej to wizja, którą my mamy, sposób w jaki my patrzymy na świat, a inne sposoby nie są uprawnione czy nie są właściwe. Sposobem okazywania szacunku jest wychodzenie w stronę innych osób, w stronę tego, jak one patrzą na świat, w jaki sposób one rozumieją rzeczywistość, w jaki sposób ta rzeczywistość do nich dociera. I w końcówce tego fragmentu Hall Urban pisze: Kiedyś przeczytałem, że jest to jeden z nawyków, jaki zmienił w sobie Benjamin Franklin po opracowaniu swego słynnego eksperymentu z samodoskonalenia. Franklin poprzysiągł sobie, że będzie szukać w ludziach dobra zamiast wad i łomności, i będzie mówić o innych same dobre rzeczy. Przyznał, że ta zmiana wywarła ogromny wpływ na jego życie. Zaczął bardziej pozytywnie patrzeć na otaczających go ludzi i jednocześnie udoskonalił swoje relacje. Sporą część swojego sukcesu jako dyplomata przypisywał tym właśnie cechom. Takie to cztery filary szacunku. Które poznaliśmy dzięki uprzejmości Hala Urbana z książki 20 najważniejszych lekcji życiowych prawd. Te filary to obyczaje i maniery, język, poszanowanie zasad i docenianie różnic. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, jakie są Wasze doświadczenia. Napiszcie, porozmawiajmy, podialogujmy czy podyskutujmy w komentarzach. Coraz fajniej ta sekcja komentarzy się rozwija, coraz więcej cennych myśli tam się pojawia. Coraz bardziej doceniam to, co piszecie, i myślę, że nawzajem między sobą doceniacie te swoje refleksje na temat tego, co w poszczególnych odcinkach audycji eksperymentalnej omawiamy. A dzisiaj rozmawialiśmy o szacunku. Zanim się do końca Pożegnamy, to tradycyjnie zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, do obejrzenia innego filmu. Lista tych filmów pojawia się tutaj nade mną w trakcie trwania tego, tego materiału. Zapraszam Was również do uważnego przeczytania opisu tego filmu. Tam znajdziecie między innymi link do mojej książki: Odetchnij spokojem ci, którzy czytali. Mówią, że warto. Znajdziecie tam również link do zestawu do praktykowania relaksacji i specjalny kod rabatowy, który pozwoli Wam ten zestaw nabyć w nieco korzystniejszej cenie. To ponad 11 godzin relaksacji, medytacji, medy relaksacji prowadzonych moim głosem, które, jak twierdzą ci, którzy z nich korzystają, niezwykle. Uspokajają, uczą relaksu, wyciszają, pozwalają wpłynąć na te spokojniejsze wody. Sprawdźcie, zobaczcie jak to działa. Może to również i pomysł dla Was na poszukiwanie spokoju. Od poszukiwania albo odnajdywania spokoju i relaksu. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i żegnam się tradycyjnymi słowami. Zachwyćmy się życiem, odetchnijmy spokojem, poczujmy jak to działa i podajmy dalej: Ktoś może tego potrzebować.